Dzięki programowi rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, dzięki temu, że o czym pan dyrektor mówił, co podkreślał, otrzymaliśmy tak dużą kwotę dofinansowania przy tym zadaniu. Udział finansowy naszego samorządu, naszej gminy był to prawdę symboliczny. Wkrótce potem nastąpił kolejny etap rozbudowy szkoły związany z wprowadzeniem ośrodka samej szkoły podstawowej. Zniesiono budynek numer 2, tak zwany pawilon składający się z dwóch sal dydaktycznych, toalet i części Burmistrza gminy Osieczna, pana Stanisława Grabiaka.